rytmach orkiestry dętej i w towarzystwie mieszkańców postawiono drzewko majowe w Szczedrzyku. Tradycja ta w tej miejscowości ma już 25 lat. To okazja do świętowania majówki w gronie sąsiadów i znajomych. Trzecie pokolenie sołtysów aktualnie to organizuje. Panicz właśnie zapoczątkował stawianie drzewka majowego u nas w sołectwie. Nie ukrywam, miałem wtedy też, wkładałem lekki wkład, budując ten pierścień, jest to chyba już piąty czy szósty, który aktualnie jest na drzewku majowym. Tradycja stawiania drzewka majowego w sołectwie też właśnie integruje ludzi, sprowadza wszystkich w jedno miejsce, możemy się wspólnie spotkać. Z mieszkańcami będziemy później podnosić to drzewko, tak symbolicznie, a później razem z naszą orkiestrą będzie przemarsz i będziemy później już grillować. Zaczynamy taką porządną majówkę w Szczedrzyku. Wydarzenie co roku organizuje Rada Sołecka. Chętnie dołączają się inne organizacje. My zawsze przyjmujemy z chęcią takie zaproszenia, bo orkiestra, choć się nazywa Szczedrzyk, mamy ludzi z okolic, z całej gminy, nawet spoza gminy. A zawsze u siebie tutaj w Szczedrzyku każdą taką imprezę bardzo chętnie gramy, jak tylko nas zaproszą. Mieszkam ponad 30 lat tutaj w Szczedrzyku i od tej pory zawsze tutaj gram. Pogoda dopisała, a chętnych nie brakowało. Dużo jest napawowych ludzi, oczywiście, że tak. I cieszę się, że też właśnie ludzie nowi przychodzą na różne nasze imprezy, co robimy. Spotkanie mieszkańców przy okazji drzewka majowego było okazją do miłego spędzenia czasu przy grillu i w rytmach orkiestry.